mamy okazję spotkać się na gali Suzuki Boxing Night. Pierwszy raz jesteś na gali? Czekaj. Czy miałeś okazję już zobaczyć? Nie, byłem już na dwóch imprezach Suzuki. Poziom organizacyjny jest coraz wyższy, no i fajnie, że akurat łączymy boks olimpijski z boksem zawodowym. Rozmawiałem kiedyś już o tym właśnie z prezesem Nowaczykiem, że to jest bardzo dobre podejście, aby po prostu te dwie dyscypliny, a tak naprawdę no, jedna nasza piękna dyscyplina, czyli boks całościowo, żeby się razem wspierały i żebyśmy po prostu, że tak powiem, prowadzili zawodników w jak najlepszy sposób, aby osiągali sukcesy właśnie międzynarodowe, najpierw w boksie olimpijskim, a później przechodzili po tym wszystkim na zawodowstwo. O to miałem zapytać, już praktycznie wyczerpał temat. Połączenie tych gal boksu zawodowego z boksem olimpijskim. Dzisiaj mieliśmy pierwszą z cyklu takich gal, Suzuki Boxing Night 7 Pro. Jak Ci się podoba prowadzenie karier równolegle, czyli boks olimpijski i boks zawodowy? Wcześniej nie było takich możliwości. Znaczy, tak jak powiedziałem, rozmawiałem kiedyś o tym z Grzesiem i jakby bardzo jestem za tym, ponieważ ludzie muszą zrozumieć, że bez boksu olimpijskiego nie będzie boksu zawodowego i jakby te rzeczy powinny się razem napędzać, nakręcać i powinno to być w jakiś sposób. Ale tu przerwę Ci troszeczkę, bo mi chodzi bardziej o to, że Polski Związek Bokserski zaczął sankcjonować walki zawodowe. Czegoś takiego jeszcze wcześniej nie było, prawda? No nie było, nie, inaczej, było. Była komórka, dawno temu. No, była komórka boksu zawodowego, ale generalnie Polski Związek Bokserski nie produkował gal zawodowych. Tak jest. No właśnie. A teraz się to troszkę zmieniło, teraz Polski Związek Bokserski organizuje gale zawodowe. I co o tym myślisz? Czy to jest jakaś rewolucja na rynku? Czy współpraca z promotorami, którzy są do tej pory, będzie możliwa? Wiemy o tym doskonale, że jest to trudny teren. Oczywiście, no, na razie możemy sobie tylko pogdybać, zobaczymy, co czas pokaże, ale jakby nie jest to na pewno no, temat, który będzie przeszkadzał, uważam, rozwojowi, tylko żeby się po prostu dogadali, żeby po prostu była ta symbioza, bo ja o tym, jakby, no, tak jak mówiłem, wcześniej już rozmawiałem, że my musimy po prostu zespoić ten boks zawodowy ze boksem olimpijskim, żeby była jakaś symbioza. W Anglii jest to bardzo fajnie opracowane. Mają to tak poukładane, że ci zawodnicy sami rozumieją, żeby podpisać dobry kontrakt w boksie zawodowym, to muszą najpierw stoczyć dobre walki w boksie olimpijskim i odnieść jakieś większe sukcesy. I to powinien być jakiś taki temat stopniowania kariery. Ogólnie uważam, że tak naprawdę powinna do boksu olimpijskiego wrócić liga, która była dawno temu, wiadomo, byłem tym ostatnim pokoleniem, ostatnim takim, powiedzmy, człowiekiem, który zasmakował tego boksowania na lidze i po prostu to naprawdę dawało bardzo fajną rywalizację. A tutaj Ci powiem, że są zdania podzielone troszeczkę, bo są zwolennicy powrotu ligi i są osoby, które już uważają, że liga jest przeżytkiem, że już w tej chwili, w dzisiejszych warunkach nie ma sensu wracać do ligi. Aczkolwiek Polski Związek Bokserski ma taki pomysł, żeby tą ligę wskrzesić, w tej chwili mocno nad tym pracuje. Liga, tak jak powiedziałem wcześniej, powinna być z określoną oprawą, tak jak to jest w boksie zawodowym. Ogólnie opakowanie w dzisiejszych czasach imprez sportowych jest bardzo ważne. Ja byłem sam jakby tutaj pomysłodawcą, aby na przykład w Bytomiu, który turniej Bożyńskiego był organizowany co roku na sali gimnastycznej, jak to zwykle takie turnieje dla dzieciaków, i zrobiliśmy, władze miasta jakby zainwestowały w oprawę, udało mi się ich przekonać i tak naprawdę później byli wdzięczni z tego powodu, że tak to fajnie wyszło. No i później cyklicznie robiliśmy to, już powstał akurat bardzo fajny obiekt, w którym takie oświetlenie było na stałe, atmosfera i wszystko było bardzo podobne do boksu zawodowego. No i dla młodych zawodników taka oprawa jest na pewno bardzo takim dużym, no, taką dużą mobilizacją, aby się jak najlepiej pokazać. I o to w tym wszystkim chodzi. No, żyjemy w takich czasach, gdzie to opakowanie czasami, no niestety, jest ważniejsze nawet niż treść, ale musimy iść z duchem czasu i rozwijać to, aby wzbudzać większe zainteresowanie wśród młodych osób, aby chętnie przychodziły na salę bokserską, bo konkurencja przez MMA jest bardzo duża. I jak Ci się opakowanie spodobało dzisiejszej gali?
Opakowanie dzisiejszej gali było bardzo dobre. Poczekaj, jeszcze mam jedno pytanko, bo widzimy Cię tutaj na gali Suzuki Boxing Night. Jesteś w formie, więc chciałem zapytać, kiedy wystartujesz, kiedy Cię zobaczymy tutaj w tej formule boksu zawodowego na gali Suzuki Boxing Night. Znaczy wiesz co, nie wiem, czy to będzie gala Suzuki Boxing Night, ale na pewno szykuję się do walki rewanżowej, która mi się troszeczkę przesunęła, bo... Myślę, że to nie jest przypadek, że tu jesteś dzisiaj. Nie, to nie chodzi o to. No. Akurat ja też kibicuję chłopakom tutaj z boksu olimpijskiego i akurat były też, wiadomo, mistrzostwa wcześniej juniorów i to też jakby wszystko jest powiązane, a tak jak powiedziałem, ja chcę walkę rewanżową stoczyć wreszcie z Robinsonem, ponieważ wiadomo, to ja już mam też swój wiek i jakby dla mnie to jest tylko takie jakieś tam, powiedzmy, wyprostowanie starych spraw, a zarazem chodzi o to, że ta walka już miała być na początku tego roku, kwiecień, maj, no ale niestety dopadł mnie COVID, jak wiele innych osób w Polsce, no i po prostu ciężko to bardzo przeszedłem, no i musiałem trochę odczekać, aż wrócę do zdrowia, ale jestem już zdrowy i jak będę zdrowy na walkę z Robinsonem, na pewno będzie dobrze. W takim razie czekamy na rewanż z Robinsonem, no i tutaj... Mam takie pytanie, takie czy wracając do boksu i do tego, jak się boks broni, w ogóle w środku sportu walki, czy uważasz, że łączenie gal stricte bokserskich, zawodowych, na przykład z tak zwanymi fightami, tak jak zrobił Andrzej Wasilewski ostatnio, gdzie walczył bodajże Fitzik i tak się zutuwa, jest dobrym pomysłem na to, żeby boks no trochę się broni, powiem szczerze, przede wszystkim. Znaczy powiem tak, każda koncepcja marketingowa, która będzie pozytywnie, podkreślam pozytywnie, promowała boks, jest dobra, tylko w boksie jest o tyle ciężko dobierać walki freak fightowe, z tego względu, żeby zawodnik w boksie coś mógł pokazać, no to musi naprawdę ładnych parę lat ćwiczyć. I to musi, żeby to jakoś wyglądało po prostu i żeby ta walka była w jakiś sposób też ciekawa dla widza. Niestety w MMA jest tak, że ktoś, kto tam trenuje sobie, w cudzysłowie oczywiście, bo nie chcę obrażać prawdziwych zawodników MMA, coś tam robi związanego z tą dyscypliną, to jakby to powiedzieć, no uważałem, że to jest niby MMA. To jest taka walka po prostu dla mnie śmieszna i ci zawodnicy, którzy są akurat z wiadomo sportu, no to sami to uważają za śmieszne jakby tutaj rozrywki, no ale niestety ludzie to oglądają, jest do tego robiona duża otoczka, show i inne rzeczy, więc no takie mamy czasy, no i niestety no trzeba jakoś to, że tak powiem, lawirować między tym wszystkim. Więc zapytam jeszcze jedno już pytanie ostatnie, czy tak, więc w takim razie jak ten boks ma szansę się obronić z tym wszystkim, co powiedzmy świat sportu walki w Polsce i na świecie, ale szczególnie w Polsce jednak nas, bym powiedział, zalewa w cudzysłowie, tak? Znaczy boks, tak jak powiedziałem już wielokrotnie przy innych wywiadach, boks jest z bardzo dużymi tradycjami w Polsce i my mamy naprawdę ludzi, którzy bardzo chętnie oglądają boks, tylko walki w boksie muszą być bardziej, że tak powiem, tutaj rankingowo tworzone w taki sposób bardziej profesjonalny, aby były po prostu rywalizacją sportową, a nie jednostronnym obijaniem. I ja sam też nie wstydzę się tego powiedzieć, miałem kilka takich walk, które sam nie rozumiem, po co mój promotor je kontraktował, no ale po prostu tak było, no i tyle. No i jakby tutaj nie chcę do tego wracać, ale po prostu tak nie powinno być i te walki powinny być stopniowane też. Wiadomo, że to też są na to potrzebne środki finansowe. Jakby są, no jest ileś składowych, które się na to składają. Ale to jakby kibic boksu nie musi tego jakby rozumieć, nie musi tego znać. Dla niego jest ważne to, aby walka była ciekawa w obrazie. No i musimy stworzyć takie opakowanie i wokół tego zainteresowanie, aby po prostu sprostać czasom, w którym żyjemy. No bo po prostu no, wszystko się zmienia i po prostu musimy rozwijać tak dyscyplinę, aby dopasować ją do obecnych warunków i tyle.